Witamy Państwa serdecznie. Znajdujemy się na zachodnim Pomorzu w miejscowości Krzemlin. Plantacja nasienna poznańskiej hodowli roślin. Odmiana pszenica ozima Bulldozer. Jest ze mną Miłosz i Dominik. Dominik, opiekujesz się tymi polami od samego początku. Powiedz proszę, jak tutaj to wygląda? Dzień dobry, witam wszystkim. Tak jak tutaj kolega wspomniał, jesteśmy w okolicach Krzemlina. Na plantacji pszenicy Bulldozer. Jest to stanowisko po grochu. Pole klasy 3A, 4, czasami już się trafia 4. Plantacja obsiana w pierwszych dniach października. Norma wysiewu 310 roślin. Jeśli chodzi o nawożenie, jesienią 200 kg fosforu. I to właściwie wszystko. Pola bardzo zasobne w potas. Wiosenne nawożenie to jest już 150 kg azotu w czystej postaci. No i to tyle, jeśli chodzi o nawożenie w tym momencie. Miłosz, przyglądałeś się tej plantacji, rozcinałeś rośliny. W jakiej fazie się znajdujemy? Jesteśmy 2 tygodnie po ostatniej lustracji na Wielkopolsce. No i akurat tutaj również przypada nam ta idealna faza BBCH 31, czyli czas na skracanie. No i właśnie dlatego dzisiaj się tu znajdujemy, szanowni Państwo. Dominik, widziałem, opryskiwacz jeździ. Tak. Pokażemy go Państwu. Co tu się dzisiaj dzieje? No jesteśmy w trakcie robienia popularnej T1-ki. T1-ki połączonej ze skracaniem. Także, tak jak tutaj kolega wspomniał, pora jest idealna, pogoda jest super, nic tylko działać. Pszenica ozima Bulldozer wdarła się przebojem na miejsca w wynikach rejestrowych. Przez 3 ostatnie lata zajmowała czołowe pozycje z plonowaniem 104-105% wzorca. Co możesz o tej odmianie powiedzieć? Widać już po tej odmianie, że fajnie się krzewi. Ona ma dobre 4 mocne pędy kłosonośne. Bywa nawet, gdzie jest 5 do 6, ale podejrzewam, że też może tutaj na zachodnim Pomorzu troszeczkę poredukować, czego się też nie boimy, bo odmiana generuje bardzo wysoki MTZ, to też daje właśnie ten bardzo wysoki plon. Widać, że odmiana jest bardzo czysta. Tutaj pochwała właśnie za tą normę wysiewu, bo też nie za gęsty łan daje nam właśnie też te możliwości, że nie ma tych chorób zbyt wiele. Cóż jeszcze można powiedzieć? No, odmiana jest odmianą niskiego pokroju, niskiego, posiada niskie źdźbło, ale to skracanie my zalecamy. To ono jest też potrzebne po to, by to źdźbło pogrubić, wiadomo. Odmiana Bulldozer pochodzi z niemieckiej hodowli Streng. Jest reprezentowana przez IGP. Mamy już z tej hodowli inne odmiany, mamy bardzo pozytywne doświadczenia. Bulldozer ponadto cechuje się dobrą odpornością na niedobory wody. Dominik, jak z wodą tutaj u Was w Krzemlinie? No właśnie, jeśli chodzi o wodę, ten rok wygląda obiecująco. Dotychczas było jej aż za dużo. No może nie za dużo, bo ciężko powiedzieć o wodzie, żeby było jej za dużo. Ale jest ok, no, chociaż poprzednie lata pokazują, że to maj był decydujący, więc miejmy nadzieję, że ten maj będzie tak samo dobry, jak był marzec. Ale na razie wygląda, że wszystko powinno być ok. Szanowni Państwo, pszenica ozima Bulldozer jest to nasza nowość na rok 2023. No i ilość nasion będzie mocno limitowana. Trzeba oczywiście się pospieszyć z tymi zamówieniami. Tak, trzeba się pospieszyć z decyzją zakupową na pewno. Dominik oczywiście dołoży wszelkich starań, żeby jakość i ilość szła w parze z tej plantacji, ale szczerze Państwu polecamy tą odmianę. Dziękuję. Dziękujemy. Dziękujemy.